Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam Was moi drodzy na kolejne czytanie. Jest to czytanie z serii Wybierz talię. Spełniam ponowną prośbę jednej ze słuchaczek. Będziemy dzisiaj robić czytanie na temat tego, czego nie widzisz, a co wpłynie na Twoje życie. To jest tematyka. Macie trzy talie do wyboru. Talia numer 1. Tarot of Mystical Moments. To jest taka talia. Talia numer 2. Tarot przestrzeni, tarot pola, The Field Tarot. I talia numer 3, Fantastical Tarot, czyli tarot fantastyczny. Możecie się na chwilkę zatrzymać, pomedytować sobie nad tymi taliami. Ja zazwyczaj w takich wyborach kieruję się w ten sposób, że słucham tego pierwszego instynktu, prawda? Czy on mnie kieruje w stronę wyglądu, w stronę konkretnej cyfry, no to tutaj tego słucham. Oczywiście może być tak, że będziecie kierowani do dwóch talii, czy nawet trzech. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie wszystko musi z Wami rezonować. Zabierzcie tylko to, co do Was przemawia, zostawcie wszystko inne, tak? Podchodźcie do czytań, taka moja osobista sugestia, z pewnym dystansem. Dobra, nie będę przedłużać, myślę, że możemy zacząć. Odkładamy sobie tutaj te dwie talie na bok. Będziemy wyciągać po trzy karty, chyba że będę kierowana w taki sposób, żeby wyciągnąć tych kart więcej. To się okaże już w trakcie. Dobra, tutaj mamy talię numer 1. Jeszcze wyciągniemy sobie tutaj kartę z stali przepowiedni. Dobra, co ja tutaj widzę? Za chwileczkę przejdziemy do książeczki tutaj i też przeczytamy informacje z książeczki, bo to może być ważne, może nie musi. Tak jak
wspomniałam wcześniej, bądźcie otwarci na informacje, które Wam przekazuję. Często przychodzą one w formie metaforycznej, nie zawsze dosłownej. Wasz udział w tym czytaniu jest równie ważny jak mój, bo moje czytania polegają na współpracy i takim głównym celem moich czytań jest otwarcie pewnych kanałów zrozumienia, tak? I na tym staram się skupić. Dobra, słuchajcie, taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi tutaj do głowy, z którą mnie się tutaj te karty kojarzą, ta pierwsza energia, która nam się pojawia, energia pazia monet. Z czym mnie się to skojarzyło? W tej pozycji mamy, ta karta znajduje się w pozycji tego, co Ciebie zaskoczy, czego właśnie nie wiesz, czego się nie spodziewasz, a co wpłynie na Twoje życie, tak? I pierwszą rzeczą, która tutaj mi się pojawiła, to jest rozmowa. Rozmowa z kimś. Przyglądam się tutaj tej postaci, to jest Wasza energia tutaj. I tutaj znajduje się ważka i ja tutaj odczuwam ogromne skupienie z Waszej strony. Tak jakbyście byli naprzeciwko kogoś, mam wrażenie, że to będzie ktoś, i ten ktoś coś Wam komunikuje, coś Wam przekazuje. Oczywiście może być też tak, że nie musi to być osoba, to może być Wasz wewnętrzny głos, z którym będziecie tutaj prowadzić dialog, prawda? Może będziecie rozmawiać ze swoim przewodnikiem duchowym, może tutaj będzie interakcja z jakąś inną energią, choć ja dość mocno odczuwam tutaj osobę. Czyli powiedziałabym, że elementem, którego w tym momencie nie widzicie, nie spodziewacie się, nie dostrzegacie, a elementem, który będzie mieć wpływ na Wasze życie, to będzie ta rozmowa. Ja odczuwam tutaj powagę, że Wy w skupieniu słuchacie tej osoby. Tej osoby, która Wam coś przekazuje, o czymś Was informuje, przedstawia Wam jakąś sytuację, pokazuje Wam inny punkt widzenia, pokazuje Wam może ichniejszy punkt widzenia. Rozmowa, komunikacja, przekazanie jakiejś informacji i Wy... Słuchajcie, ja tutaj nie odczuwam ogromnych emocji. Ja mam wrażenie, że Wy słuchacie ze skupieniem, z powagą, ze zrozumieniem, ze spokojem, z opanowaniem. To, co do Was przychodzi, to, co jest Wam komunikowane, odbieracie w sposób, powiedziałabym, dojrzały. Ja nie odczuwam emocji. Jesteście chętni przyjrzeć się temu, co jest Wam komunikowane w sposób taki obiektywny. Nie zamykacie się na to, co jest Wam przekazywane. I tak jak mówię, ja odczuwam tutaj pewną powagę. Przepraszam, bo się tak trochę zawiesiłam, ale to dlatego, że próbuję jeszcze przyjrzeć się tej karcie i zobaczyć, czy ja tutaj jeszcze coś mogę z tego wyciągnąć. Mam takie wrażenie, że to, co jest Wam przekazywane, troszkę Was zaskakuje. Tu nie ma takiego efektu szoku. Tu nie ma szoku, tu jest natomiast takie lekkie... zdziwienie.
Też przychodzi mi do głowy coś takiego, że na przykład ktoś informuje Was na przykład o pewnej o czymś, co widzi w Was na przykład, prawda? I Was to dziwi, bo Wy tego w sobie nie widzieliście albo nie widzicie. Jest jakiś element lekkiego zdziwienia, ale słuchacie tej postaci, kogokolwiek ta ważka reprezentuje, wysłuchacie tej postaci z powagą. Podchodzicie do tego z szacunkiem. Macie respekt do tej energii tutaj, tak? Macie respekt do tej energii. Gdzieś tutaj pojawia mi się osoba starsza, więc może być tak, że rozmawiacie z kimś starszym, może być tak, że rozmawiacie z przełożonym. Mam wrażenie, że ktoś Wam coś pokazuje, ktoś Wam coś wyjaśnia. Czyli albo kompletnie nie wiecie na przykład o jakiejś sytuacji i ten ktoś Wam to mówi, albo macie już wiedzę na temat tej sytuacji, tylko to, jak ją widzicie, nie jest pełnym obrazem. I tutaj ten charakter, ta postać, ta energia rozszerza Wasze pole widzenia. Bo ja mam coś takiego w sobie, takie odczucie, ja tego nie widziałem, ja tego nie widziałam. Czyli słuchajcie, rozmowa. Jak to się będzie rozwijać? Słuchajcie, dwie kolejne karty, które nam się tutaj pojawiają, to są takie dość ciężkie energie, choć oczywiście każda z kart ma swoje pozytywne i negatywne strony, ale mamy 8 mieczy i mamy kartę wieży. Cokolwiek jest Wam tutaj komunikowane, tak jak mówię, otwiera Wam pole widzenia, pojawia się to jakby większe zrozumienie, dostrzegacie to, że Wy czegoś faktycznie nie widzieliście. I na początku, tak jak mówiłam, to jest przyjęte z pokorą, z opanowaniem, ze spokojem, natomiast mam takie odczucie, że to później wywoła pewne emocje. I znowu, nie odczuwam, mówiąc emocje, nie odczuwam tutaj jakiegoś dramatu ogromnego, słuchajcie, jakichś takich emocji silnych, nie. Natomiast to spowoduje trochę wejście w tą energię 8 mieczy. Coś będzie, to spowoduje u Was, nie wiem, jakiś konflikt. Konflikt to może nie jest dobre słowo. Jakieś przygnębienie. Jakieś takie lekkie wycofanie się. Wejście w jakąś energię może smutku. Ale to nie jest, słuchajcie, to jest związane z tym, co będzie Wam przedstawione tutaj. Natomiast, jak to wytłumaczyć? Ja nie odczuwam, że rezultat tej wiedzy jest jakiś dramatyczny. Bardziej chodzi o dostrzeżenie czegoś, czego nie widzieliście i to w jakiś sposób na jakiś czas spowoduje takie poczucie przygnębienia. Tak jakbyście zrozumieli coś, macie nagle ten efekt takiego, taki moment przejściowy, taki moment oświecenia, tak? Ten pstryczek, który się nagle zapala, to światełko, które się nagle zapala. I słyszę cały czas te słowa, ja tego nie widziałam, ja tego nie widziałem i nagle Wam się to otwiera przed Waszymi oczami i to powoduje jakieś takie poczucie przygnębienia, choć to też nie jest najlepsze słowo.
Może być też tak, słuchajcie, że ta wiedza spowoduje, może to nie dla wszystkich z Was, ale dla niektórych z Was ta wiedza może postawić Was przed jakimś kluczowym momentem w życiu, przed podjęciem jakiejś decyzji. Tu nie mam karty, która mówiłaby o decyzji, ona mi się bardziej pojawia, że tak powiem, w przestrzeni, w której się w tym momencie znajduję. Natomiast mam wrażenie, że tutaj może pojawić się właśnie jakieś takie pytanie: i co teraz? I co teraz ja mam z tym zrobić? Jak ja mam to ułożyć? Jak ja mam sobie z tym poradzić? Jakie kroki podjąć? O, jakie kroki podjąć? I to może Was wprowadzić w taki, właśnie w tą energię ośmiu mieczy, w których wydaje się, że nie ma wyjścia. Że się znalazłam nagle w jakimś zaułku i nie wiem, jak z tego wyjść. Nie wiem, jak się stamtąd wydostać. Każda droga wydaje mi się złą drogą, tak? Więc może być tak, że Wy popadniecie w taki stan. I to jest też ciekawe, bo nie wiem, czy widzicie tutaj takie... To jest chyba woda taka rozlewająca się, ale mnie się to skojarzyło z rozlanym mlekiem. Z rozlanym mlekiem. I słuchajcie, w rezultacie mamy kartę wieży. Czyli karta wieży nam sugeruje przemianę, zmianę wartości, przemianę wewnętrzną, która się będzie odzwierciedlać w świecie zewnętrznym. I tutaj, słuchajcie, może być tak, tak jak mówię, Wy to przyjmujecie ze spokojem, z opanowaniem, ze zrozumieniem, z dojrzałością, co nie oznacza, że to jest dla Was łatwe. Że to, co nastąpi później, czyli będzie łatwe dla Was. Wy sobie z tym poradzicie, przynajmniej ja to tak odbieram, Wy jesteście gotowi na tą zmianę, natomiast gdzieś będzie się pojawiać właśnie to poczucie lekkiego przygnębienia, to poczucie, nawet chęć trzymania się czegoś, co się już rozpada. Może być tak, że będziecie próbowali to poskładać na nowo, to poukładać na nowo, to może jakoś naprawić, poprawić. A ja mam wrażenie, że to się już rozsypuje, tak? Że to się rozsypuje i na początku to będzie przyjęte właśnie z taką akceptacją, natomiast później to wywoła trochę większe emocje, tak? W takim sensie, że integracja tego będzie procesem dość trudnym. O. I teraz tutaj, jak pojawiła mi się ta ta karta. Zaraz przeczytamy, co ona nam przekazuje. Natomiast ja miałam takie odczucie, że tą postacią jesteście Wy i przyglądacie się czemuś, co jest. I teraz, nie wiem, czy Wy to widzicie, tutaj pojawia się na tej sieci taki ogień. I ja miałam takie odczucie, że ten ogień wypala tą sieć. Że tutaj właśnie palą się jakieś mosty. Coś, co było podstawą, coś, co było może schronieniem, coś, co było poczuciem bezpieczeństwa, coś tutaj się dziurawi. Może być tak, że zbudowaliście, może tutaj chodzić o wartości, na których zbudowaliście coś, wasze życie na przykład. Może chodzić o wartości, które zostały wam przekazane i widzicie, że to jest dziurawe. Że to nie tak. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Dobra, słuchajcie. Jeszcze tutaj chciałam
Sprawdźcie sobie gęś, gęś jako zwierzę mocy, co ona oznacza, z czym Wam się kojarzy. Słyszę takie słowa: odkryjecie magię w sobie. Odkryjecie magię w sobie. To nie wiem dlaczego też, znaczy wiem dlaczego, pojawia mi się słowo Pinokio, to bardziej ze względu tutaj na tą czapeczkę. To może być dla kogoś, albo może Pinokio ma dla Was jakieś osobiste znaczenie. W każdym bądź razie jeszcze wyciągnijmy jedną kartę z... i wzrastanie. Macie taką kartę, wzrastanie, i przeczytajmy sobie tutaj 42. W skrócie, ta karta tutaj mówi o tym, że wszystko, na co czekałeś czy czekałaś, jest w zasięgu ręki. Ale dlatego, że to był długi czas oczekiwania, nie wiesz, jak to otrzymać, to, co jest Ci oferowane. Otwórz swoje ramiona i swoje serce, żeby otrzymać nagrodę, tak? Otwórz swoją sieć i chwytaj te rybki. Podejmij się kolejnego kroku, który planowałeś czy planowałaś. Pamiętaj, że ryba nie czeka na nikogo, więc czas jest esencją. Niebiosa i ziemia są w perfekcyjnej harmonii dla Twojego zwycięstwa. A gwiazdy sugerują sukces. Jedyną osobą, która może zepsuć ten perfekcyjny moment, to Ty. Jeżeli pytasz siebie, czy naprawdę na to zasługujesz, to tylko sabotujesz magię. Ta karta może się również pojawić, żeby przynieść Ci nie najlepsze wiadomości. Właśnie, i to jest to, co ja bardziej odczuwałam w tym czytaniu, tak? W tym momencie to jest dość wygodne, czyli ta sytuacja nie jest jeszcze taka dramatyczna, jak ja to powiedziałam, że ona jeszcze nie zaciska, tu jeszcze nie ma konsekwencji takich dość ewidentnych. Natomiast im dłużej będziecie zwlekać, im dłużej będziecie w tym, im dłużej będziecie czekać, tym bardziej się ta sieć będzie wokół Was zacieśniać. Czyli tutaj ktoś Wam przekazuje jakąś informację, albo może Wasze wyższe ja tutaj się z Wami komunikuje, daje Wam coś do zrozumienia i może warto tego wysłuchać, tak? Bo o tym mówi też ta karta. Wybierz się do miejsca spokoju. Medytacji i poczekaj na oznaki nowych możliwości. No właśnie, dobrze. I jeszcze zobaczmy tutaj, co ta karta nam mówi. 19. Czy ta karta nam coś tutaj powie jeszcze?
Magia jest w każdej rzeczy. Możesz zrobić coś z niczego. Wzrastaj, jest na to czas. Z małych rzeczy duże rzeczy mogą urosnąć. Zacznij teraz. Zacznij teraz. Tutaj może też chodzić o to, że po prostu albo był czas wzrastania, słuchajcie, i teraz to, co się dzieje, jest rezultatem nowego poziomu, na który wy weszliście, czyli jesteście gotowi na coś nowego, więc coś się rozpada. Może być też tak, że to, co się dzieje, jest dla waszego wzrostu. Teraz, co mi się tutaj też rzuca w oczy? Te dwie karty mają takie, widzicie, takie świecidełka jakby. Ja nie wiem, co to oznacza, co to może dla Was oznaczać, natomiast one mi się tutaj bardzo rzucają w oczy. Może tutaj chodzi o tą magię, może chodzi o to, że jesteście chronieni, prawda? Natomiast rzuca mi się to w oczy, więc Wam to przekazuję. Dobrze, to jest wszystko, co ja dla Was mam, moje drogie jedynki. Dziękuję Wam za to, że tutaj pojawiliście się. Zapraszam Was na raz kolejny. I teraz czas na dwójeczkę. Na dwójeczkę. Dobrze. 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 Moje drogie dwójeczki. Bardzo ciekawe, bo tutaj pojawiają nam się dość podobne karty w swoim wyrazie. Chodzi mi o pewną dynamikę. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Słuchajcie, czego nie jesteście świadomi, czego nie przewidujecie, a co wpłynie na Wasze życie? Jaki element? Pojawia nam się tutaj energia 9 mieczy. Słyszę tutaj dwa słowa. Uzdrowienie. Mam wrażenie, że tutaj łączę się z osobami, które przechodziły przez
trudny proces, trudny, intensywny proces uzdrawiania. Było to bardzo mocno związane z dzieciństwem albo z wiekiem nastoletnim, bo pojawia mi się tutaj dość mocno, słuchajcie, postać kobieca. Przede wszystkim postać młodej kobiety, tylko ja mam wrażenie, że się cofam w czasie. Czyli mogę się tutaj łączyć z osobami, które były w dość mocnym procesie uzdrawiania i to było związane z wiekiem, powiedziałabym, nastoletnim przede wszystkim. Tak? Bo zobaczyłam to tutaj, zobaczyłam to tutaj. Może być to związane też z na przykład uzdrawianie relacji z mamą. Tutaj mi się pojawia coś takiego, dlatego że zaraz po pierwszej karcie pojawia nam się cesarzowa, a cesarzowa często oznacza energię mamy. Może tak być, nie musi oczywiście. Także tutaj, słuchajcie, jest zdecydowanie przechodzenie do kolejnego etapu. Ja mam wrażenie, że to, co było dla Was trudne, to, co było wyzwaniem, to, co Was raniło, to, co Was dotykało, to, co było torturą, to było coś trudnego, mam wrażenie. Wy się z tego wyzwalacie i będzie pojawiał się spokój. To jest taka jedna informacja, którą trochę przekazuję poza tematyką, a może i niekoniecznie poza tematyką tego czytania. Słyszę też coś takiego, przerwanie zmowy milczenia. Może było coś niewypowiedziane, coś przemilczane i takie, mam takie uczucie prawie takiego duszenia się, że to chce się wyjść, że to chce wyjść, że to chce się wydobyć. I niekoniecznie będzie to przez Was wypowiedziane, ale może być tak, że będziecie w stanie to jakoś zintegrować w sobie. Czyli nawet jeżeli Wy nie wypowiecie tego werbalnie, to będziecie w stanie to w sobie przemienić w jakiś sposób. Więc tutaj zdecydowanie uwolnienie się od czegoś, tak? A już wracając bardziej do tematyki. Słuchajcie, pojawił mi się tutaj motyw snu. W ogóle pierwszą rzeczą, która rzuca mi się tutaj w oczy, to jest, nie wiem czy Wy to widzicie, to jesteście Wy, mam wrażenie, że to też jesteście Wy i tutaj albo to może być jakaś inna energia, innej osoby czy czegoś, energia czegoś i jest ukierunkowanie w tą samą stronę, tak? Tutaj pojawiła mi się energia snu, czyli słuchajcie, sen jest dla Was ważny, sen może Wam przynosić informacje, one są zaszyfrowane, bo oczywiście w taki sposób są nam przekazywane różne informacje w czasie snu, tak? One są często niedosłowne, metaforyczne, symboliczne, prawda? Mam wrażenie, że będzie Wam coś odkryte w czasie snu. Także zwracajcie uwagę na sny. Możecie sobie te sny zapisywać. Możecie sobie zapisywać motywy, które pamiętacie zaraz po przebudzeniu, prawda? I zapisujcie to, bo to bardzo szybko umyka. Ale pojawił mi się motyw snu. Może być tak, że jakiś pomysł i tak, albo ten sen, czy to będzie kilka snów, prawda? Ten sen przyniesie Wam jakieś zrozumienie, które pozwoli Wam wydostać się z energii lęku i ten lęk mógł być związany właśnie z tym procesem uzdrawiania, przez który przechodziliście. Czyli to raz, czyli coś Wam coś zostanie jakby odblokowane w czasie snu, a drugą informacją jest to, że w czasie snu słyszę takie słowa, czujecie się bezpiecznie, ale w czasie snu też może Wam być
podpowiedziane coś. Mam tutaj takie odczucie rozwijania jakiegoś potencjału, czyli może Wam w czasie snu przyjść do głowy jakiś pomysł. Tak? Coś Wam zostanie podpowiedziane. Idź w tą stronę, idź w tym kierunku, podejmij się tego, podejmij się takich kroków, zacznij robić to. Obudzicie się z pewną inspiracją. To jest to, co ja tutaj odczuwam. I to jest to, czego nie wiecie w tym momencie, czego się nie spodziewacie, ale właśnie w czasie snu zostanie Wam przekazane coś kluczowego, coś, co Wam otworzy przestrzeń do rozwoju w takim aspekcie bardzo osobistym, czyli rozwój jakiegoś talentu, pójście w stronę, w której jest ogromny, są ogromne możliwości. I to będzie, słuchajcie, to jest tak, jakbyście byli po prostu w tym przez długi czas. Właśnie tacy skuleni, skurczeni w tym lęku, bo był ten proces uzdrawiania. Bardzo mocno odczuwam tutaj podstawę lęku. Brak wiary w siebie, prawda? Jakieś takie związanie rąk. Ja mam takie wrażenie, że moje ręce są związane i nie mogę się ruszyć. Ten lęk mnie paraliżuje. I teraz oczywiście Wy nad tym pracowaliście i teraz następuje jakiś przełom. I to może być dla Was zaskoczeniem. To nagłe uwolnienie się, uwolnienie, słyszę, potencjału. I tak jak mówię, zwracajcie uwagę na sny, bo to się bardzo duży proces integracji, uzdrawiania, przełamywania pewnych rzeczy, odblokowywania, rodzenia się nowych pomysłów, idei u Was zadziewa się w czasie snu. Jak to się będzie rozwijać? Zobaczcie. Macie przecudowne karty. Macie cesarzową i macie kartę gwiazdy. Z tej małej, skurczonej, przestraszonej, małej w cudzysłowie oczywiście, nie? To bardziej ja to widzę, że Wy tak siebie widzieliście. Bo jak my się boimy, jak coś na nas ciąży, prawda, jak przepracowujemy pewne traumy, to powoduje, że my się trochę tak czujemy, tacy skurczeni, prawda? I tutaj z tej przestraszonej postaci nagle rozkwitacie. Nie do poznania. To jest nie do poznania, słuchajcie. To szokuje innych. I to nie jest tak, słuchajcie, że to się dzieje z dnia na dzień. Nie. Wy nad tym pracowaliście przez długi czas. I teraz następuje ten przeskok, który będzie bardzo widoczny. I ja tutaj, słuchajcie, wchodzę bardzo mocno w motyw tutaj może spraw właśnie takich zawodowych, czyli pójście w stronę czegoś, co Wam przyniesie sukces. Bo ta cesarzowa tutaj kojarzy mi się z sukcesem, z rozkwitem, z rozwojem, z osiągnięciem tego potencjału, prawda? Otwarcie się na obfitość. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Niewykluczone, że będziecie tutaj budować na przykład swój własny biznes, prawda? To raz. No i później mamy oczywiście w rezultacie kartę gwiazdy, czyli tak jak mówię, wejście w okres harmonii, spokoju wewnętrznego, prawda? Jest nowa nadzieja, patrzycie z wiarą w przyszłość i tutaj patrzycie na ten ogieniek, który się w Was zapalił. Także tutaj macie przecudowne karty. Może być oczywiście też tak, że ta relacja, bo dość mocno pojawia mi się motyw mamy. Jeżeli tutaj mieliście zaburzoną relację z mamą, czy też słyszę coś takiego, byliście w oddaleniu od mamy, czy tu chodzi o oddalenie emocjonalne, czy tu chodzi o oddalenie fizyczne, geograficzne, jakaś odległość, może nie znaliście swojej mamy, tutaj to będzie uzdrowione. Ten element będzie uzdrowiony, ta przestrzeń będzie oczyszczona i tutaj mamy to wyzwolenie, prawda?
W każdym bądź razie, zobaczcie, co nam się pojawia. Te dwie karty. Na jednej pojawia nam się odwaga do tego, żeby zrobić kolejny krok, czyli takie odważne wejście w życie, a druga karta mówi nam, mamy takie słowo jak tajemnica. I mnie ta tajemnica się kojarzy z taką tajemnicą życia. Po tym, jak wy przejdziecie jak przejdziecie przez ten rozwój, tak? Te motyle, jak wy rozwiniecie swoje skrzydła, jak już będziecie tutaj w tym stadium cesarzowej, że tak powiem, to wy będziecie myśleć, będziecie powracać do tego, co było i będziecie myśleć, to jest ta niesamowita tajemnica życia. Tak? Wy się tego nie spodziewaliście. Wy się nie spodziewaliście takiego zakończenia. Życie was zaskoczy w takim bardzo pozytywnym aspekcie, mam wrażenie. Mogliście mieć takie poczucie, że wy się z tego chaosu, z tego zawirowania, z tej ciemności nie wydostaniecie nigdy i nagle bam. Fruwacie i po prostu jesteście w kompletnie innej przestrzeni. I tak jak mówię, to nie jest tak, że to się stało z dnia na dzień. Wy nad tym pracowaliście. Tylko było takie poruszanie się trochę w takiej mazi. Wy nie wiedzieliście do końca, co się dzieje, dlaczego się to dzieje, gdzie ja tak naprawdę idę. Jest w tym wszystkim jakaś niewiadoma i nagle bam, macie to zrozumienie. Jest to światło. To jest tak, jakbyście z ciemności weszli w światło, tak? Spełzania po ziemi fruwacie w niebiosach. Coś takiego tutaj odczuwam, tak? Właśnie. Dobra, i przeczytajmy tutaj może jeszcze na sam koniec. 44. Zaproszenie do tego, żeby działać teraz. Odwaga, żeby wejść w życie. Ochrona przed turbulencjami. Kiedy pojawia się karta perfekcyjnego sztormu, ona ostrzega przed tym, żeby przed takim ekscytującym, ale dość turbulentnym czasem. Ja mam takie wrażenie właśnie, takie oko sztormu, zobaczcie, to jest to samo tutaj, nie wiem, czy widzicie ten motyw, i tutaj. Tutaj i tutaj. To jest tak, jakby to oko było w powiększeniu i wy w tym wszystkim stoicie. Właśnie odbieram tutaj taką informację, że tak jakbyście byli w oku sztormu, ale temu macie zaufać, że to was gdzieś zabiera. Czyli chcę powiedzieć, żeby się temu poddać w pewien sposób. A może to chodzi o to, że wy już temu się poddaliście, tak? I nie wiem, dlaczego przez całe wasze czytanie mam takie odczucie takiego półsnu. I to może być takie związane właśnie z waszą oczywiście wrażliwością, z waszym dostawaniem się do przestrzeni, że tak powiem, pozaziemskich. Odczuwam w was taką umiejętność głębokiego odczuwania, metafizyka, mistyczność i tak dalej, pewna eteryczność. Może stąd mam to takie odczucie. Raz. W tym oku sztormu potrzeba opanowania i pewnego poddania się temu. Z drugiej strony jest ten motyw cały czas takiej trochę jawy. Jakiś sen. Nie wszystko jest jakby takie trochę, takie wszystko jest takie trochę nierealne. Nie wiem skąd to się bierze, ale to może być właśnie związane z tym, z tą tematyką snu, o której ja mówiłam. Może życie jak we śnie, może czeka was życie jak we śnie. I stąd to się wydaje takie nierealne. Numer 44 może być dla was ważny.
Jeżeli zastanawiasz się, co możesz stracić w tym perfekcyjnym sztormie, to wiedz, że to są rzeczy, do których jesteś najbardziej przywiązany. Ale to dzieje się po to, żeby cię odciążyć. Perfekcyjny sztorm może też być takim wezwaniem do tego, żeby chwytać moment. Może być cudowna możliwość przed tobą i warto po nią sięgnąć. Carpe diem. Nie wahaj się. Idź do przodu, a osiągniesz sukces. Tak? I to jest tutaj stąd. I jeszcze zobaczmy, czy to 38 nam coś mówi. 38. Świat jest pełen tajemnicy. I to jest ok. Tylko dlatego, że czegoś nie widzisz, nie oznacza, że tego nie ma. Nie musisz znać szczegółów wszystkiego. No właśnie. Niektóre rzeczy lepiej, żeby nie były odkryte w tym czasie. Miej w sobie wiarę. I z tym Was zostawiam, moje drogie dwójeczki. Przygotujcie się po prostu na taki roller coaster, chcę powiedzieć, z jakiegoś powodu. No i bawcie się dobrze, tak? Cokolwiek to może oznaczać. Dobra, dwójeczki, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam teraz do na czytanie trójeczki. Dobra. Dobra, moje drogie trójeczki. Dobra, wyciągamy jeszcze. Dobra. Moje drogie trójki, co ja tutaj widzę? Okej.
Co ja tutaj widzę? W ogóle jest niesamowite, jak te karty z dwóch różnych talii, podobnie miałam w czytaniu numer 2, łączą się w bardzo podobne motywy. Tak? To są dwie różne talie, zobaczcie. Karty przepowiedni i mają bardzo podobne motywy. To jest niesamowite. Teraz tak. Co tutaj się zadziewa? Słuchajcie, czego nie jesteście świadomi w tym momencie, czego nie wiecie, z czego nie zdajecie sobie sprawy, a będzie to miało duży wpływ na Wasze życie w najbliższym czasie, tak? No i pojawia nam się energia 7 kielichów. Ja dzisiaj dość mocno czytam ilustracje i stąd ściągam te informacje, które mi się tutaj pojawiają. I co pojawia mi się u Was? Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mnie się tutaj rzuciła o oczy czy uszy, to było: ktoś Was porywa. To tak trochę brzmi, słuchajcie, nie chodzi mi o jakieś tam porwanie, tylko ktoś nie w takim sensie porwania, tylko ktoś Was porywa. Albo nawet słyszę, ktoś Was wyrywa z czegoś. Ktoś lub coś. Mnie to się bardziej skojarzyło z osobą. Oczywiście może to być też jakaś energia, czyli będzie jakiś przypływ inspiracji, jakiś nowy pomysł, jakaś idea, jakaś nowa możliwość, jakaś nowa szansa i to Was porywa, tak? Wyrywa Was skądś? Z tego miejsca, w którym jesteście teraz. I może tutaj chodzić o miejsce geograficzne, może chodzić po prostu o stan, w którym jesteście w danym momencie. Ktoś Was porywa. Ja to widzę tutaj. Nie wiem, czy ta karta jest widoczna, ale tu mamy postać. Mamy dwie postacie, które po prostu tutaj sobie na tym koniu po prostu gonią z poczuciem pełnej wolności. Ja tutaj odczuwam bardzo dużo właśnie tej wolności, tego entuzjazmu, takie poczucie wolności, czyli mam takie wrażenie, że gdzieś byliście, że siedzieliście sobie w tej wieży tutaj. Tak? Oczywiście pewna symbolika. Siedzicie sobie w tej wieży. Mam wrażenie, że już tak w tej wieży trochę gnuśniejecie, tak? Trochę już ta wieża Was męczy. Pojawia się brak motywacji, jakieś znudzenie. I nagle ta energia tutaj przybywa po Was, żeby Was stamtąd wyrwać. I może być tak, słuchajcie, nie zaprzeczam temu, że to może być na przykład pojawi się ktoś w Waszym życiu i chodzi tutaj o pewną romantyczną miłość, tak? Może miłość to jest zbyt duże słowo, bo ja nie odczuwam tutaj miłości, słuchajcie. Takiej miłości, już mówię, takiej miłości dojrzałej, stabilnej, prawda? Coś budujemy razem. Chodzi mi tutaj bardziej o taki romans, o, tak? Romans, jakieś takie zachłysnięcie się kimś, zaczarowanie się kimś. To może być osoba, która jest bardzo charyzmatyczna, tak? Ten mag tutaj. Ktoś, kto jest tutaj charyzmatyczny, ma silną osobowość, porywa serca, tak? Ma w sobie taką moc. To jest ktoś o charakterze, chcę powiedzieć, tak? Może być tak, może być, tak jak mówię, że to może być osoba i tak to bardziej widzę. Może być to osoba w sensie romantycznym. Może być to ktoś, kto po prostu Was porwie swoim entuzjazmem, zaprosi Was do wspólnego działania, prawda? W jakimś celu. Albo realizowanie jakiegoś pomysłu. Czyli może być to osoba, choć nie wykluczam tego, że to może być też jakaś energia. I to Was porywa. I Was wyrywa z tej wieży, w której siedzieliście. I to Wam przynosi bardzo dużo takiego początkowego entuzjazmu. Ruszacie w nową przygodę, tak? I teraz słuchajcie, jakie są rezultaty tego? Bo zaczyna się dobrze, tak? Czyli jest ten, że tak powiem, bardzo dużo takiej energii, chcę powiedzieć, powietrza i ognia czuję, tak? Czyli taki ruch do przodu. Wasze serce się wyrywa do tego. To, jakie wy nadzieje z tym zwiążecie,
okażą się nieco złudne. Czyli mam takie odczucie, że to, co Wy sobie wyobrażacie, że ta energia Wam daje, to nie jest celem samym w sobie. Zadaniem tej osoby czy tej energii jest wyrywanie Was z tej wieży. Czyli wyrwanie Was z tego, co było do tej pory, co Was już znudziło, gdzie po prostu już brakuje Wam motywacji, czyli wyrwać Was z pewnej nudy. Czyli jeżeli tutaj macie, pojawią się jakieś takie nadzieje związane, nie wiem, z wielką miłością, z ogromnym potencjałem, ja mam wrażenie, że ten zapał bardzo szybko spadnie, bardzo szybko będziecie sprowadzeni do rzeczywistości, więc tutaj pojawia się nam trochę takiej negatywnej energii. Widzę tutaj taką rezygnację, poczucie tego, że zostaliście oszukani w jakiś sposób, tak? I to nawet nie chodzi o jakieś tam oszustwo, że ktoś Was oszukał, tylko po prostu Wasze nadzieje, jakie ta energia Was wzbudziła, czy wzbudzi, te nadzieje szybko zgasną. Szybko zobaczycie jakby prawdę, rzeczywistość. Jeśli nie prawdę, to rzeczywistość, tak? I jest takie poczucie, mam takie odczucie rozczarowania, że to okazało się nie tym, czym myśleliście, że to jest. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że zadaniem, tak jak już mówiłam, tej osoby tutaj, czy tej energii jest wyzwolenie Was z tego, co jest, wyrwanie Was z tej nudy, poruszenie Waszej energii. Takie pobudzenie Was do życia, tak jak mówię, ja odczuwam w tej postaci bardzo dużo takiego wigoru, takiej żywotności, charyzmy. I to Was porywa i to jest głównym zadaniem tej energii. Ona przychodzi Wam na ratunek. Później będzie rozczarowanie z Waszej strony. Ale słuchajcie, to jest taki wynik pozytywno-negatywny, czyli jest rozczarowanie co do tej energii, bo te oczekiwania Wasze nie są spełnione, natomiast tak jak mówiłam, tutaj chodziło o Was, o to, żeby Was poruszyć. Żeby Was wydrzeć z tego marazmu. I nie wiem, co ja tutaj widzę, natomiast odczuwam pozytywną energię. Czyli Wy tutaj po tym rozczarowaniu, które będziecie czuć, poczujecie się bardzo dobrze. Jest w tej sytuacji, w tym wydarzeniu, coś pozytywnego. Pomimo tego rozczarowania, to Wam przynosi też coś pozytywnego. I w tym momencie ten mag reprezentuje mi Was. Czyli zadaniem tej energii jest porwanie Was, wyrywanie Was. Wy będziecie z tym wiązać jakieś duże nadzieje, one szybko opadną. Szybko zobaczycie rzeczywistość, pojawi się rozczarowanie, ale zaraz po tym nastąpi kolejny etap, bardzo szybko i zobaczycie, że ta osoba zabrała Was do dużo lepszego miejsca. Choć Was rozczarowała po drodze w jakiś sposób i nie to, że ona Was rozczarowała, tylko Wy stworzycie jakieś oczekiwania z tym związane. I tu będzie rozczarowanie. Natomiast szybko zdacie sobie sprawę, że jest pozytywny rezultat tego całego wydarzenia, tego całego zamieszania. I mam takie wrażenie, że właśnie tutaj ta wieża mi się dwa razy pojawia, czyli jakby opuszczenie tej wieży. W której po prostu przestaliście żyć. Przestaliście się rozwijać, przepraszam. Przestaliście... Wasze serce ustało, przestało się ekscytować, tak? I tutaj właśnie ta energia Was wyzwala z tego, po czym ja Was widzę w tej energii. Czyli odkrywacie jakąś swoją moc, jakąś
Twoją kreatywność, twórczość, moc sprawczą. Moc sprawczą. Ta osoba, ta energia zabiera Was gdzieś, gdzie macie być. I jej jedynym zadaniem jest wyrywanie Was z tego marazmu szeroko pojmowanego, tak? I słuchajcie, tutaj też to wydarzenie zabiera Was bliżej ku Waszemu przeznaczeniu. Bo pojawia mi się nie tylko tutaj to gwieździste niebo, prawda? I ta karta mi się kojarzy z przeznaczeniem, ale również północ. A biegun północny jest kojarzony z tym, do czego ja dążę w tym życiu, w tym wcieleniu, czego mam się nauczyć, co mam zrealizować, jaki potencjał mogę zrealizować. To jest ta nauka, to jest to, do czego ja dążę. Biegun południowy mówi mi o tym, co było, o przeszłych wcieleniach, o tym, czego się nauczyłem, czy nauczyłam w przeszłym życiu. Co jest dla mnie komfortowe, co jest dla mnie naturalne. Czyli idziemy od południowego bieguna do północnego bieguna, tak? I tutaj ta energia Was porusza i Was przekierunkowuje na właściwy tor. To jest to, czego nie wiecie. Czyli to, czego nie wiecie, a co będzie miało wpływ na Wasze życie, to jest to, że ktoś Was porywa, wyrywa i tym samym umiejscawia Was we właściwym miejscu, bliżej Waszej autentycznej ścieżki. O! Tak? Ja mam taką wizję, że ta osoba Was zabiera, wsadza Was na tego konia, wiezie Was gdzieś do miejsca, którego kompletnie nie znacie, wysadza Was tam i mówi: ok, już jesteś tu, gdzie masz być i teraz sobie radź. I to powoduje, że we Was się budzą różne umiejętności, o których nie mieliście do tej pory zielonego pojęcia, bo pozostawaliście w tej wieży, która choć nudna, dawała Wam poczucie bezpieczeństwa, tak? Nie chodzi mi o taką nudę, słuchajcie, czasem nuda też jest wskazana, ja tego nie krytykuję, tylko mnie chodzi o taką nudę marazm, czyli brak, już ja już się tutaj nie rozwijam, ale jestem tu, bo jest mi tu dobrze i bezpiecznie. Po prostu. I tutaj ta osoba Was zabiera, zostawia Was i to powoduje, że Wy odnajdujecie w sobie tą moc sprawczą. Dobra, zaglądnijmy jeszcze do książeczek. 51. Limitless possibility, czyli nieskończone możliwości, podejmowanie się możliwości. Bądź tutaj i teraz. Zbieraj swoje myśli i swoje najbardziej najdroższe marzenia. Skup się na najjaśniejszej gwiazdy, na niebie nieskończonych możliwości i podejmij się małych kroków, małych ruchów w stronę tego, żeby zrealizować ten potencjał. Jeżeli możesz sobie wyobrazić jakąś wizję i będziesz się tej wizji trzymać, to zgromadzą się wokół Ciebie wszyscy pomocnicy i przewodnicy, żeby pomóc Ci osiągnąć sukces. Skup się na esencji potencjału, raczej niż na jego formie. Świat ma swoje własne pomysły odnośnie tego, co Ci służy. Tak?
Czyli trochę jak w numerze 2. Będzie Wam potrzebne zaufanie. Czyli Wy możecie mieć, słuchajcie, jakąś wizję, może nawet coś tam sobie w tej wieży tworzyliście w swojej głowie i stworzyliście na tyle tego, na tyle silną wizję, że ona chce być zrealizowana, więc pojawiają się energie, które mają Wam w tym pomóc. I choć to może Wam się wydawać zaskoczeniem i nieco inne niż Wy sobie wyobraziliście, to ta sytuacja zabiera Was bliżej do realizacji tego. Choć to nie musi być kompletnie takie, jak Wy wyobraziliście sobie, bo trzeba pozwolić też światu na to, żeby nam pomógł w stworzeniu czegoś, co będzie dla nas lepsze. Bo nam się często wydaje, że my wiemy, a tak naprawdę my tego nie wiemy, bo my nie znamy wszystkich elementów, które wpłyną na nas i na nasze życie. Tak? Więc tutaj jest potrzebna pewna otwartość i zaufanie, bo jest szansa na to, że spełnią się Wasze marzenia. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj ten numer 1. Jesteś prowadzony w stronę właśnie takiego, tutaj pisze research, czyli właśnie do takiego czasu, w którym będziesz badał, egzaminował, tak? Skup się, albo skupienie i szczerość jest potrzebne, są potrzebne, żeby pokonać przeciwności. Ty wiesz, że wiesz. Wiesz, gdzie jest Twoja prawdziwa północ. Więc bądź odważny, czy bądź odważna odnośnie kolejnych kroków. Możemy mieć kilka celów w życiu, nie tylko jeden. Jest czas na prawdziwą przygodę. No właśnie, jest czas na prawdziwą przygodę, słuchajcie. I tego Wam oczywiście życzę, moje drogie trójeczki. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się tutaj. Dziękuję wszystkim za ponowne odwiedzenie mojego kanału, za to, za wysłuchanie mnie. Zapraszam Was na raz kolejny. Przysyłam wszystkim moc pozdrowień. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.